Trwa walka o tytuł najbardziej rowerowego miasta w Polsce. Do wygrania czujniki smogu wraz z montażem dla pierwszych 50 miast w rankingu prowadzonym przez Fundację Allegro. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Stalowej Woli. Kręćcie kilometry. Akcja trwa do 30 września. Każdy przejechany na rowerze kilometr przybliża nasze miasto do zwycięstwa. Warto więc wesprzeć Stalową Wolę i zbierać kilometry na jej konto. By wziąć udział w akcji, wystarczy ściągnąć bezpłatną aplikację Kręć Kilometry na smartfona i używać jej w trakcie rowerowych podróży. Rankingi można śledzić na bieżąco po to, by wiedzieć, kto ma szansę na wygraną. Każdy wykręcony kilometr na rowerze to realne korzyści dla naszej planety, naszego miasta i dla nas samych. W ubiegłych edycjach Stalowa Wola plasowała się w czołówce największej rywalizacji miast, dzięki zaangażowaniu stalowolskich cyklistów udało się zdobyć stojaki. 15 miejsce i 180 tysięcy kilometrów wykręcone w 2016 roku pozwoliły umieścić te stojaki w trzech lokalizacjach miejskich. To jest przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, Miejskim Domu Kultury oraz w okolicach hali targowej. Żeby wziąć udział w akcji, trzeba się zarejestrować na platformie Kręć Kilometry. Niekoniecznie musimy używać tej aplikacji Kręć Kilometry. Możemy mierzyć i przesyłać naszą aktywność z każdej aplikacji, która mierzy naszą aktywność. Stalowa Wola ma szansę na nagrody w akcji, bo to miasto rowerów. Uwielbiamy jeździć jednośladem, szczególnie teraz w okresie letnim. Miasto ma odpowiednio przygotowaną infrastrukturę rowerową, mnóstwo ścieżek, system miejskiego roweru i stojaki zlokalizowane w różnych miejscach. Powstające w mieście nowe, jak i remontowane drogi również przyjazne są rowerzystom. Bardzo często jeździmy na zakupy, na wycieczki rowerowe, nawet 60 km od Stalowej Woli. Uwielbiamy rowery, jesteśmy w tej chwili na emeryturze, także korzystamy z wolnego czasu. Korzystam z miejskiego, bo nie mam swojego, nie kosztuje to drogo, więc jak najbardziej. A aplikacja Kręć Kilometry, przyłączy się Pani do tej zabawy? Z chęcią, nie ma żadnego problemu. 10. rok jeżdżę, zdrowie się poprawiło, ciśnienie wynormowało, bo było też za wysokie, waga spadła, czyli same dobrodziejstwa. Rowerem się jeździ łatwiej, przyjemniej, w grupie, bo po pierwsze łatwiej, można dalej zajechać i te kilometry jakoś tak szybko i przyjemnie mijają. Zalet jazdy na rowerze również całą grupą jest wiele. Na przykład poprawia ona funkcjonowanie mózgu, spowalnia starzenie się organizmu czy wyzwala endorfiny, dając dobre samopoczucie. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko kręcić kilometry jednośladem dla siebie i całego miasta.